Był pan członkiem rządu, który próbował w czasie pandemii przeprowadzić wybory korespondencyjne. Był pan wicepremierem rządu PiS. Stąd ma pan, wydaje się, pełną wiedzę na temat tamtych wydarzeń. Wydaje się, że interesujące dla opinii publicznej jest kilka informacji, ale przede wszystkim kto był faktycznym pomysłodawcą tych wyborów. Kto pana poinformował o takim pomyśle i kto tak na dobrą sprawę stał za pomysłem właśnie przeprowadzenia wyborów 10 maja? To jest moje pierwsze pytanie. Dziękuję bardzo. O pomyśle przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych dowiedziałem się z telefonu Adama Bielana, który przedstawił mi to jako swoją propozycję, inspirowaną wyborami korespondencyjnymi, które w tym czasie odbyły się w Bawarii. Kiedy to było? To był ostatni tydzień marca. Wydaje mi się, że sama końcówka marca 2020 roku. Czy pana zdaniem to był, czy on był faktycznym pomysłodawcą w pana opinii? W mojej opinii to rzeczywiście on był pomysłodawcą. Przedstawił tę propozycję mnie, przedstawił ją także panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ja od początku podszedłem do tego pomysłu sceptycznie z powodów, które zapewne Wysoka Komisja pozwoli mi w toku pytań wyłożyć. Jarosław Kaczyński przychylił się do tej propozycji.